Jak widzieliście na tym prostym przykładzie, możemy świetnie wykorzystać mobilność napastnika. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli on jest w ruchu, to nie spróbujmy się mu przeciwstawiać, próbujmy wykorzystać jego energię do tego, żeby go pozbawić równowagi, ewentualnie wytrącić z równowagi, czy też powalić, jeżeli będzie taka możliwość. Proszę zauważyć, że przy wejściu, przy bloku, nie generuję całej siły, żeby zatrzymać jego rękę, natomiast schodzę z linii ataku, jednocześnie uderzając po tylicy i wprowadzając go tylko do tyłu. Proszę zwrócić uwagę, przyłożenie ręki, przepuszczenie, lewa noga, wejście po kole. Najważniejszym elementem treningu, który będziecie wykonywać, to zwróćcie uwagę na to, żeby to wykonywać w odpowiednim czasie, czyli tak zwany uchwycić, tak zwany timing. Czyli wykonuję to wszystko w jednym, pełnym zakresie ruchowym. Zejście, blok i uderzenie. I teraz w tempie średnim, proszę bardzo. Zwróćcie uwagę teraz na tą obronę. Inna zasada ruchowa, czyli nie schodzimy po kole. Tutaj przecinamy linię ataku przeciwnika, jeżeli wolno, uderza zadając linię sierpowe, lewa ręka przed ramieniem i kantem dłoni atakuje już głowę przeciwnika, jednocześnie pełni to funkcję obronną, czyli tutaj mamy formę bloku. Prawą ręką możemy uderzyć dodatkowo tu lub też po prostu pchnąć. Siłą tego ataku i zadania uderzenia sierpowego wchłaniamy właśnie poprzez przecięcie tutaj ataku napastnika i jednocześnie pewne wejście. Przede wszystkim może pójść uderzenie sierpowe. Tak jest. Teraz pierwszy odwrót, jeżeli nas chce złapać w ten sposób. Teraz idziemy do głowy. Możemy go wytrącić. Wykorzystamy znowu jego łokieć przez ściągnięcie łokcia do wewnątrz, a jednocześnie tak zwaną klaskaczem, czyli opasną dłonią uderzamy albo na wysokość nosa, albo na wysokość ucha i wchodzimy do wewnętrza. Zamiast skrętu do wewnątrz, mogę po prostu uciec na zewnętrzną. Proszę patrzeć raz i wykorzystać kolor ciała i na przykład złamać żebra, czy wychwycić palec. Uff.